Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Przejdźmy do kilku pytań. To zacznijmy. Zaczynamy. Zacznijmy. Do kogo? Od AK626. Ale lecimy. Pytanie do Krzysztofa. Czekaj, Jarek. Jak do mnie tylko mów. Do ciebie pytanie. No. Pytanie do Krzysztofa. A jak do Wojtka, to do Wojtka. Ja nie chcę. Szukają chętnego do udziału w reklamie telewizyjnej Mleka Łaciate. Za udział w niej nagroda 10 tysięcy złotych. Czy zgodziłby się pan? Czemu nie? Zgodziłby się? Czemu nie? Za 10 tysięcy, tak? Czemu nie? No i od tego samego jest pytanie. Ale co robić? Pytanie do Wojtka. Możesz nie odpowiadać, ja tylko przeczytam. Bo to bo pod tym samym tym. Czy chciałby być nauczycielem polskiego w szkole podstawowej? Nauczycielem? Języka polskiego w szkole podstawowej. Czy chciałbyś być? No pewnie, że tak. Mógłbyś być. No czego rżysz jak kobyła? Rżę jak ogier, dlatego, że nauczyciel jego jest ksiądz. Kolejne pytanie do ciebie, Krzysztof. Od Doroty 888. Ło! Pierwsze pytanie. 10 pytań do Krzysztofa. Kim chciał być, jak dorośnie? Kim chciałbym być? Mechanikiem. Mechanikiem. I jestem mechanikiem. To moje marzenie było. Drugie pytanie. Kogo najbardziej nienawidzi i obciąłby mu... Słucham? Kogo najbardziej nienawidzisz i obciąłbyś mu... Pato. O. Trzecie pytanie. Jakim zwierzęciem mógłby być, jakby istniała reinkarnacja? Jakim zwierzęciem mógłby być, tak? Jakby istniała reinkarnacja. Konikiem. Konikiem? Tak. Ale takim na czterech kopytach. Na czterech kopytach. Nie takim z tego. Nie, na czterech kopytach. No dobra. I postać konika. Wiesz, czy koń? No ja wiem, koń, co to? Ogon ma, uszy, nos, głowę, wszystko. A to zależy, jaki koń. Polski. No, polski, ale są różne konie. No. Konie łaciate są. Też no. Dobra, czwarte. Co łaciate? No dobra, proszę do mnie nie patrzeć. Czy kogoś lubi, jak tak, to kogo? Słucham? Czy kogoś lubi, jak tak, to kogo? Nikogo. Najlepiej kocham dziewczynę. Ale nie, ogólnie, czy kogoś lubisz? Jeżeli tak, to kogo? Jest takie pytanie od tej osoby. Trudno odpowiedzieć kogo. No kogo najlepiej lubisz? Wojtka? Wow. Jacka. Kogo? Jacka. Mnie lubisz? Tak. Dobrze, niech będzie, dziękuję. No, proszę bardzo. Czy był kiedyś zakochany? Czy był kiedyś zakochany? Tak. Kobiecie. Szóste pytanie. Ile razy w miesiącu się myje? Ja? No. Trzy razy. To dobrze. To był, mógłbyś powiedzieć 4 raz w tygodniu. A ty 8 razy. A ja się myłem dzisiaj. A nie raz. Siódme pytanie od Doroty. Jaką rzecz chciałby najbardziej mieć? Jaką rzecz? Czyste moje... Konika. Konika? Konia, prawdziwego. No to masz. Ale na czterech nogach. A, dobra, rozumiem. Konia. Tego konia to każdy ma. Gdzie chciałby wyjechać na wakacje? Do Honolulu. Na Warmię. Na Warmię, tak? Albo w góry. O, w góry. Byłem w góry, ale jeszcze raz chciałem. Dziewiąte pytanie. Czy oświadczył się kobiecie? Tak. Przyjęła oświadczyny? No. Przyjęła oświadczyny? Nie. Moje? Miało dojść do oświadczenia, ale sąsiadka rozwiała. No ale blisko było. I dziesiąte pytanie, ostatnie. Czy zatańczy uwodzicielski taniec? Jak? Czy zatańczysz uwodzicielski taniec? Uwodzicielski? Uwodzicielsko ten tańce nie ma. No jest taki, wiesz, taki, wiesz, uwodzicielski. A, u nas na Warmii takiego czegoś nie było, my nie tańczyli, ja pierwszy raz to słyszę
jest w łodzicielskich tańcach. Tłucze to na Białymstoku, to jakieś łodzicielskie, zakochane, niezakochane. Tam takich u nas nie było. Dobra. Pytanie od Kowala z Gliwic. Pytanie do Krzysztofa. Czy pozwoli na nocny stream? Z kobietą? Nocny stream. Na nocny light. Na co? Light, na lighta. Całą noc lighta. Dla Wojtka? Tak. Pozwoliłby. Pozwoliłby. No, niech, nie tylko na ci powiem język na raz, ale na 7 dni niech robi. O, widzisz, no to dobra. Pytanie od L. Ja, patrz, włączam te dwa telefony. Bardzo. Na zawsze. A, to jak jakby prowadzę się, to ja będę... Na zawsze wyłączam. Raz w tygodniu nocny nie będę się odzywać, nic, położę się i będę... Spał. Pytanie spał od L. Pytanie dla pana Krzysztofa. Będę się żenił na wiosnę. Potrzebuję organistego. Czy za 3000 by zagrał? By zagrałby pieśni weselne w kościele w mojej wsi? A czemu nie? Za 3000 zgodziłbyś się? Zagrałby. Dobra. I ten marsz ślubny, bo to się gra kościelny. Jak idzie para młoda do kościoła, a później po kościele marsz weselny gra się. Ale to musi... Trzeba być wszystko grać. No ja wiem. Trzeba wiesz, na organach wszystko. I śpiewać, i nie śpiewać, wiesz, na chórę trzeba. Wiesz? Pytanie od Tygryska. Pytanie do Krzysztofa. Dlaczego nie usiądzie na krześle, zje kulturalnie przy stole, tylko wszystko dzieje się w barłogu? Posprzątam jutro, będę siadać na krześle i będę jeść przy stole. No i ostatnie pytanie. Jak mi... Tutaj nie będzie, to będziesz miał cały stół, będziesz mógł robić sobie, co chciał. A nie musisz mnie się wyprowadzać nawet. Ja ci nie wyganiam. Ostatnie pytanie, Krzysztof. No a ja chcę się wyprowadzić już. Ty jesteś chłopem dorosłym i koniec. Od Apacza 1000. Pytanie do Krzyśka. Czy dałby rady pobić rekord Guinnessa w jedzeniu kostek smalcu na czas? Chyba tak. Nikt nie pobije. No. Ja nie. Nie dałbyś rady pobić? Co, kostkę smalczy gdzieś? Oszalał ty? A to nie jedną. No w jedną sekundę. Coś ty. Nie w sekundę. Co? Nie w jedną sekundę. Ale ile? Ale ile? Czy dałby radę pobić rekord Guinnessa w jedzeniu kostek smalcu na czas? Ja nie wiem ile tam, nie wiem, no przypuśćmy w minutę. W minutę przypuśćmy dwie kostki smalcu. Zjadłbyś? Nie. To rozpuścić do szklanki i wypić. To lepiej by było. Nie, też nie wypijesz. Nie wypijesz? Nie da rady? Nie. A próbowałeś? Ja próbowałem wilkowie to zrobić. Wypić? Smalec? Tak. I rozpuszczałem tłuszcz, wiesz, i wszystko. Krew świńską. To wypiję. To wypijesz, tak? O takie o kubek, o jak to pokazuje. Soli tylko wsypuje się... Rozmiesza się łyżką tak. Stołową, ten krew, aby nie siadł i tak. Jak orzechę ciemną, czy jak coś jeszcze, wiesz, sobie o tak opatrz. A jak kawę ciemna zbożowa, czy tam jakaś. Normalnie o, gol i by poszła. Nic by się nie zakrzywił. Bo to piłem. Ale tego nie. To ty jak... Bo próbowałem wilkowie to robić. Świeży tłuszcz na patelni. Mama pokrajała słoniny. Na skoreczki tłuszczu było. Trochę popiłem. Le! Poszło! Nie dało się? Nie! Nie da ci rady. To i oleju? Na ziemniaczki polać ziemniaczkami ze skoreczkami. To tak. Ale samego tłuszczu nikt nie wypije. A oleju też nie? Co? Oleju też nie. Nie da się? Bo to tłuszcz. No tłuszcz. No. No ale olej śliski to może łatwo by poszło. Nie. Nie, tak? Nic. Zero. No widzisz. Jak wypijesz tłuszczu, oleju, to nie zdążysz spuścić spodnie. To na biegunkę dobre, tak? A co, skąd wiesz? Wiem. No chyba miałeś przygodę, co? To? Miałeś taką przygodę chyba? Ja nie. Nie ty? Ale widziałeś, tak? Mama.
Aha. Bo mam. No co wy tam? Tłuszcz piliście? Mama dostała zatwierdzenie. Nie? I lekarka przychodziła i tej czopki do tyłka puszczała i wszystko, nie pomagali. Ja moja mama, ja zaraz mówię, zrobię, to wie, że pójdziesz. A co lewatywę? Nie, coś innego mam. Ja nie mówiłem, że to olej cyrowy, jadalny. Nie, nie mówiłem. Od herbaty, łyżeczka, nie jak wziąłem na oleju. Bo tam 3-4 kropelki, co kiedyś były takie zakrapiacze od waradzianki, od kropli, że nabierało się i leciło się ile kropel do herbaty skropowało się i tylko 5 kropel i musiało być odmierzone 5 kropelek. Tak samo ja wziąłem, troszeczkę kapnąłem, raz tylko kapnąłem z buteleczki, troszeczkę niedużo cukru, rozmieszałem w łyżeczce, członkiem drugą łyżeczką. Mniejszą, moja matka weź wypi. A co to jest? No lekarstwo. A co? No lekarka wypisała takie kropelki tobie na pogonienie. Matka wzięła na tym łóżku. Leży. Mówi tak. Uciekaj. Czym prędzej stąd? A my co? Uciekaj, bo ja lecę. Biegnę. A gdzie biegniesz? Na toaletę. Mówi uciekaj prędzej. Otwieraj drzwi. To tak, kuchni, do toalety, tamte, drzwi były otwarte, tylko matka spuściła na toalety. Nie! Ja mówię, i co poszło? Krzysiek, ty lekarz. Krzysiek. Ale nie, tak poszło. Ale Krzysiek, ja nie bez powodu kupiłem brązowy dywan. Bo jakby ty byś wypił oleju i nie dobiegł, to żeby śladu nie było. Chyba. No, dlatego brązowy dywan. Wiedziałeś, bo jaki kolor. Ja wiedziałem, że wy lubicie brąz. Nie, ale wiedziałem, ale ty lubisz brązowe. Krzysztof, ale ty lubisz brązowe, zauważyłem. Zlew miałeś brązowy. Co? Zlew miałeś brązowy. Nie, to nie brązowy był. A jaki to był? No, to nie był brązowy, to był kolor ten... pomarańczowy. Pomarańczowy? Tak. Ale no, tylko brudny był, to już wiesz. No, ale a to nie był. Ale wyglądał jak brązowy. No, bo wiesz. Dlatego sugerowałem się tym i taki kolor wziąłem dywanu. Straczkowaty. Co? Straczkowaty był. No straczkowaty taki. No tak się mówi straczkowaty, no. Także to nie bez powodu taki kolor. Nie. No. No i dobra. I tym kończymy. No widziałem dzisiaj... jaka na pulsie, to już żeby wiesz, nie było widać. No tak, no. Tutaj nie będzie widać przynajmniej. Odkurzaczem ściągniesz. Tylko żeby zaschło. Co? Żeby zaschło. Odkąd cię zapcha? Nie zapcha się tam. Dobra, na dzisiaj wystarczy kręcenia. Do jutra. Na razie. No, na razie.